Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale. Zapraszam do oglądania. Powiem Wam tyle, widzowie, że tutaj są 2 hektary i no, jak widać, no szału nie będzie. Coś bel będzie, ale no nie tyle, ile by się chciało. Te przynajmniej do 20, a tu 10, może trochę więcej jak 10 będzie, więc trochę, ale zobaczymy pod koniec, co to z tego wyjdzie. Pewnie wielu z Was teraz się będzie mówiło, dlaczego my tutaj tak odjeżdżamy, żeby tutaj nie, aż tak nie jeździć do końca na łąkę i tyle. Ostatni krzyk mody, zgrabianie grabiami. Trzeba zgrabić i zawsze jak się zgrabi, to troszkę więcej sianka będzie. Trzeci ancymonek do nas przyleciał. Włodzimierz, chodź tutaj. Chodź, na kawę pójdziemy razem. Ty stawiasz tylko, że... Gdzie ty się przede mną chowasz, co? Boisz się mnie? Ja ci krzywdy nie zrobię. Szału po prostu nie ma. Patrzcie. Prawie połowa pola jest zbelowana i aż, może przesadzam, że połowa, ale powiedzmy, że takie 2/3 pola zostało, a dopiero 3 bele. Więc co, będzie 10 bel na to wychodzi? To jest bardzo, bardzo słaby wynik. A to jest jedna z lepszych łąk. Dodam Wam, że pod filmem skoszenia jeszcze większość osób będzie się śmiało, ale wymyśliłem nową klasę ziemi, bo 7, więc to ja i moje wymysły, więc czasami mnie nie słuchajcie, tylko swoją opinię dla siebie zostawcie, bo czasami nie warto aż mnie słuchać, co ja za głupoty pierdzielę. Bo czasami nawet... A tak naprawdę jest 6 klas ziemi. No to po te
teraz to piąta, na, obecnie pracujemy na piątej i szóstej klasy ziemi.